Cześć, ja jestem Juno, a przed nami kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Wiedźmin 3. A rozumiem, że tutaj mam przy stołach coś szukać. Jest. Puste pudełeczko w kształcie serca. Cecylia musiała je tu zostawić. Wygląda jak po flakoniku pewnie. Pewnie dostała je od Cintryjczyka. Zapach wciąż unosi się w powietrzu. Chodźmy za nim. Działka Fistech? Nieźle się tu bawią. Zatem tak artyści osładzają sobie ból istnienia. Nawet nie chcę tego. No muszą coś robić, nie? No proszę. Dobra, tutaj nam zapach zawodzi. Wow, mamy list miłosny. List miłosny, napisany na serwetce. Zobacz. Tam coś jest? O, obraz. Miłości moja? Promyku słońca na firmamencie mego życia. Niezbyt to ładne. Dobra. Tutaj idziemy za zapachem. Tak, idziemy za nim? Idziemy. Jezu, czy ona się aż tak zataczała? Tutaj, tam. A mi się wydaje, że już tu byłam. No ale nic. Znowu tutaj. No. I coś widzę, nie jeszcze. No co to ma być? Tam, do tych drzwi chyba. Otwarte? Zobaczmy. O nie. Przykro mi. Wstęp tylko dla artystów Mandragory. Chodź, coś wymyślimy. Ja? Wszędzie poznam ten głos. Musiałeś mnie z kimś pomylić. Przez 15 lat służyłem w pałacu. Nie ma możliwości, wasza miłość, żebym was z kimś innym pomylił. Nie tak głośno. Jesteśmy tutaj inkognito. To sprawa wagi państwowej. Rozkaz. Jak mogę wam pomóc? Bezpośrednio. Szukamy Cecylii Belante. Widziałeś ją? Jest w swojej garderobie. Przyszła w towarzystwie jakiegoś szlachcica. Wyraźnie mieli się ku sobie. Jak wyglądał ten mężczyzna? Był wysoki i barczysty. Spod maski widać było, że nosi czarną brodę. I mówił z obcym akcentem. Przeciągał głoski. To na pewno on. Musimy dostać się do jej garderoby. Tak jest. Jak miło. Lepiej zostań tutaj. A jeżeli ktokolwiek będzie próbował stąd uciec, zatrzymaj go. Rozkaz. Dobra, czyli idziemy sami, tak? Szybko. Chodźmy na górę. Obstawiam, że będzie jakiś problem. Co tu? Ciekawe, czy wszystkie drzwi prowadziły do garderoby, czy po prostu miałam szczęście. Bogowie, to chyba Cecylia. Ona szczęścia miała mniej. Nie ma pulsu. Spóźniliśmy się. Poderżnął jej gardło. Co za bydlak. Drzwiami nie wyszedł. Strażnik by go zauważył. Może wciąż być w pobliżu. Musisz go znaleźć, zanim komuś jeszcze zrobi krzywdę. A ja natychmiast powiadomię Orianę. Koniec przyjęcia. Nie powinniśmy się rozdzielać. Geralt, nic mi nie będzie. Biegnij za tym człowiekiem, a ja tak. Sprytnie. Wyważył drzwi i zrobił z nich podest. Pewnie spiął się po tej drabince. Po jakiej? Po tej, dobra. Gdyby nie podpowiedzi Geralta, naprawdę kiepsko byłoby z nami. Tu? Ostrożnie. Może wciąż być w pobliżu. Bierzemy, chociaż to nie jest chyba zbyt fajne, no ale dobra. Ślady krwi. Takie okradanie wnętrzności, chciałam powiedzieć. Dlaczego? Kawałek bursztynu, wow. Dobra, tego reszty już nie potrzebujemy. Tu są jeszcze jakieś ogniwa rzeczy. Z zerwanego łańcuszka. Pewnie to na nim wisiał klejnot. Tutaj jakaś szkatułka. Szkatułka z wyłamanym zamkiem.
otwarta wytrycha. Hmm. Ale i tak wątpią, że to były drogocenny klejn, na nim krwawy odcisk cele rabunkowe. Pewnie po niego przyszedł złodziej. Czyżby? Obok leżą drobne ogniwa, jak z zerwanego łańcuszka. Widać, doszło do szamotaniny. A co? Pęknięte lustro. Ktoś mocno w nie uderzył, a potem spadł na podłogę. I ktoś nawet je zawiesił z powrotem. To cię nie dziwi, Geralt? Pusty kałamarz, przewrócony w stronę kolejny pokoju. Lis? I otwarte okno. Nie wiem, czy widzisz, Geralt. Na ościeżnicy są ślady krwi. Ktoś wypadł przez okno? Albo wyskoczył. Ten jest wygięty i usmarowany krwią. Hmm. Ktoś chciał się go złapać. To wygląda na cenne. To jednak nie po to przyszedł. No co ty? O, wow. Czy to jest narzędzie zbrodni, Geralt? Bogato zdobiony nóż myśliwski. Pewnie wytrącony w czasie walki. Wygląda na to, że klejnot znajdował się w szkatułce. Cintryjczyk próbował go wziąć, ale ktoś mu przeszkodził. Wywiązała się walka, którą ktoś skończył za oknem. Upadek musiał go zabić. Skoro klejnot wciąż tu jest, tym kimś był pewnie sam Cintryjczyk. No nie czujesz go, Geralt? Taki dobry węch masz i będzie na nas. Albo i nie? Zatem to jest ten śledczy. Wiedźmin, tak? Tak, to on. Wspólnie znaleźliśmy ciało, a potem ruszył tropem zabójcy. I dotarłem tutaj, ale znalazłem tylko ślady walki. Wygląda na to, że Cintryjczykowi nie udało się kolejne zabójstwo. Niestety Cecylia nie miała tyle szczęścia. Biedna dziewczyna. Zawsze mówiła mi, że wybiera sobie niewłaściwych mężczyzn, ale nie przypuszczałam, że sprowadzi tutaj mordercę. Nikt takiego scenariusza nie zakłada, prawda? Dam znać służącym. Niech natychmiast zajmą się jej ciałem. A my usiądźmy. To opowiem wam wszystko. Zamieniamy się w słuch, co, Geralt? Uroczy posąg, a ptaszki sobie srają. Nakryłam go w trakcie kradzieży. Grzebał w moich rzeczach. I co? Wezwałaś straż? Nie było na to czasu. Nie chciałam, żeby uciekł. Akurat był odwrócony plecami, więc zaatakowałam. Uderzył głową o ramę obrazu. Krwawił i był zamroczony. Wyciągnął nóż. Potem wszystko potoczyło się bardzo szybko. Udało mi się wytrącić mu broń. Odepchnęłam go. A on wypadł przez okno. Tak. Właśnie tak. Mówisz, że kiedy weszłaś do pokoju, ten mężczyzna próbował cię okraść. Stał nad moją toaletką i przeglądał biżuterię. Przyszedł po ten klejnot. Zabrałem go na wszelki wypadek. Przecież to serce tu są. Oriano, skąd je masz? Kupiłam od pewnej młodej dziewczyny kilkanaście lat temu. Chyba mają sobie coś do powiedzenia. Przynajmniej na to wygląda. Dlaczego ten klejnot jest taki ważny? Serce przez lata należało do mojej rodziny. Później zaginęło. Nie sądziłam, że kiedykolwiek się odnajdzie. Wygląda na to, że ktoś szukał go bardzo wytrwale. Po złodzieju została torba z narzędziami. W środku był też ten rysunek. Proszę, zobacz. Serce tu są. Bardzo wiernie odwzorowane. Cintryjczyk pracował na zlecenie i bardzo dobrze wiedział, czego ma szukać. Czyli szukamy nie jego, tylko jego zleceniodawcę. To nasz jedyny dowód? Mamy jeszcze broń, którą zaatakował Oriana. To nóż myśliwski, służy do skórowania zwierzyny. Na rękojeści jest jakiś herb. To herb rodowy Duntyn. Pan tego kasztelu jest zapalonym myśliwym. Może to jest nasz trop? Albo skucha.
Oriano, mam nadzieję, że wszystko, co zostało tu... Jeżeli ktoś dowie się, że kradzież klejnotu zakończyła się fiaskiem, zleceniodawca może nam uciec. Ale musimy działać ostrożnie. Wszystkim nam zależy na dyskrecji. Nie pytam, o co w tym wszystkim chodzi, ale oczekuję, że mnie też już nikt nie będzie niepokoił. Proszę mi wybaczyć. Pani Oriano, czy mogę prosić na słowo? Wybaczcie mi na chwilę. Ona jest dość dziwna, co? Niewielu ludzi wprawia mnie w zakłopotanie, ale... Za dużo się od niej nie dowiedzieliśmy. Ten rysunek wykonano na takim samym papierze, na jakim zapisano imiona ofiar wampira. Atrament jest również identyczny. Wygląda na to, że mamy naszych szantażystów. Którzy nie tylko stali za morderstwami bestii, ale też kradli Sangreal i chcieli dostać serce. To najbardziej boli, co? Zarówno wino, jak i klejnot są bardzo blisko związane z tobą. Nie wierzę, że to przypadek. Obawiam się, że dalszą częścią planu może być zamach na twój... To może być coś jeszcze innego. Czas na zwierzenia. Pośród tych ludzi może być moja siostra Siana. Została odsunięta z dworu, kiedy byłyśmy dziećmi. Moi rodzice ją wygnali. Od tego czasu jej nie widziałam. Dlaczego twoja siostra została wygnana? Siana była przeklęta. Twoi rodzice narazili się jakiemuś czarodziejowi? Nie. Urodziła się w złym czasie. Mówili, że jest dotknięta klątwą czarnego słońca. Geralt, to prawda? Ludzie są źli, bo urodzili się w złej fazie księżyca? Może. A może dlatego, że od urodzenia traktuje się ich jak trędowatych. Izoluje i wytyka palcami. No to palcami. Odbija się na psychice. Nie było jej łatwo. Ona była zła na cały świat. Czuła się gorsza, ale kryła to pod maską pewności siebie i buty. Bywała też okrutna. Pamiętam jedną z takich sytuacji. Wmówiła Cedricowi de Colbert, że w snach potrafi przewidywać przyszłość. Byliśmy jeszcze dziećmi, a brat Cedrica kochał się we mnie. To było niewinne, szczenięce zauroczenie. Siana o tym wiedziała. Powiedziała Cedricowi, że przyśniło się jej, że zostanie zabity przez własnego brata. Cedric ukradł ojcu miecz i zabił brata. Do dzisiaj nie może się z tego otrząsnąć. W końcu musiała opuścić pałac. To było kilkanaście lat temu. Bardzo za nią tęsknię. Smutne, ale to nie pierwsza i nie ostatnia taka historia. Wiesz, ona była bardzo zaborcza. Zawsze była zazdrosna, jeżeli miałam coś, czego... Ale to, że ona może być zleceniodawczynią? Chyba normalne między siostrami, że rywalizują. To prawda. Ja też nie pozostawałam jej dłużna. Czasami bardzo mi tego brakuje. Kradzież mojego wina była pierwszą poszlaką. To do niej pasuje. Ona lubiła utrzeć mi nosa. Pewności nabrałam dopiero przy sercu Toussaint. Siana dostała je w prezencie od ojca. W czasach, kiedy jeszcze uważali, że jest tylko niegrzeczną dziewczynką. Jeżeli ktoś chciał zdobyć moje wino, a później zlecił kradzież książęcego klejnotu, to musiała być moja siostra. Zachcianki upadłej księżniczki. Ta. To rzeczywiście może być prawda. Tylko ciekawe, czy problem nie jest jakiś głębszy. Teraz twoja misja nabiera nowego znaczenia. Pójdziesz do Duntyn i jeżeli Siana tam jest, odnajdziesz ją. Bez względu na to, co zrobiła, nie może jej spaść włos z głowy. Dopilnujesz tego. Jeżeli ona tam jest, znajdę ją. Oby ci się udało. Bardzo chcę z nią porozmawiać. Jak siostra z siostrą.
Ciekawe, jak wiele ona słyszała. Geralcie, chciałam kogoś przedstawić. Regis, co za niespodzianka. Nie wiedziałam, że jesteś w Beauclair. A to jest... Mój bliski przyjaciel, Detlaf van der Eretain, przybył z Nazairu. Razem pomagamy obecnemu tu Wiedźminowi. Ach tak, ale co robicie tutaj u Oriany? Zrobili mi niespodziankę, ja zaprosiłam Regisa na lampkę wina. Znamy się od bardzo, bardzo dawna. Podobno wy dwaj też się znacie, a nawet jesteście przyjaciółmi. Mało na kim mogę polegać tak, jak na Regisie. I mam nadzieję, że on tak samo myśli o mnie. Ciekawe. Wygląda na to, że przeciwieństwa rzeczywiście się przyciągają. Nie daj się zwieść pozorom, kochana. Geralt ma bardzo wiele zalet, tylko skrzętnie chowa je przed światem. Mówiliście, że pomagacie mu w wykonaniu zlecenia. Podejrzewam, że chodzi o bestię. Mistrzu Wiedźminie, może rozwiejesz moją ciekawość? Jak to jest stać oko w oko z potworem, kiedy masz tylko dwa wyjścia? Zabić albo zostać zabitym. Wbrew pozorom nie na każdego potwora rzucam się z mieczem. Z niektórymi wystarczy porozmawiać. Ciekawe, co taki potwór mógłby chcieć ci powiedzieć. Może chciałby przeprosić. Zaraz, ale za co potwór miałby przepraszać Wiedźmina? Że zabijał. Ale może czasami nie ma wyboru. Zwłaszcza kiedy trzeba chronić bliskich. Zupełnie jak ludzie. Postawieni w odpowiedniej sytuacji też będą zabijać. I to bezwzględnie. Pewnie dlatego jesteś przyjacielem Regisa. O ile dobrze cię zrozumiałem, wolisz pomóc potworowi, niż go zabić, tak? Jeśli to możliwe, to tak. Przynajmniej próbuję. Zostawmy już temat wiedźmiństwa. Regis wspominał, że pochodzisz z Nazairu. Byłam tam kiedyś w dzieciństwie. Dobrze to wspominasz? Było wspaniale. Pamiętam, że byłam zachwycona tamtejszą modą. Najbardziej podobały mi się te głęboko rozcięte suknie. Chyba kończy nam się wino. Zaraz poślę do składziku po nową butelkę. Pozwól, że ja pójdę. Regis, pomożesz mi? Znasz się na winach lepiej niż ja. Jaka dyplomacja, co? Zaraz wracamy. Jest w tej rozmowie coś bardzo wyjątkowego, nie uważasz? Wampir, wiedźmin i księżna tu są? Bardzo, Regis. Bardzo. Dlatego chciałem z tobą porozmawiać w cztery oczy. Oszalałeś? Przyprowadziłeś tu Detlafa? Geralt, pozwól, że ci wyjaśnię. To ja wyjaśnię tobie. On jest niebezpieczny. A ty miałeś go pilnować. Mój drogi, właśnie to robię. Detlaf ufa, że uda ci się wykonać zadanie i nikogo więcej nie zabije. No i w sumie lepiej, żeby siedział tu, niż był gdzie indziej i zabijał. Aż dostanie w swoje ręce ludzi, którzy porwali Renę. Słuchaj uważnie. Dowiedziałem się, gdzie są szantażyści. Siedzą w kasztelu Duntyn. To świetna wiadomość. Jeżeli oni tam są, to pewnie jest tam też Rena. Księżna podejrzewa, że będzie tam również jej dawno zaginiona siostra i że może mieć coś wspólnego z szantażystami. I musisz teraz wyciągnąć stamtąd dwie pieczenie na jednym ogniu. Właśnie dlatego nie możemy o tym powiedzieć Detlafowi. On pragnie zemsty. Geralt, spokojnie. Musisz mi zaufać. Nie, Regis, nie możemy ryzykować. Zatrzymaj go tu, a ja pójdę do Duntyn. Sam? Sam. Bo wtedy będę miał pewność, że ani jednej, ani drugiej dziewczynie nie stanie się krzywda. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Dobrze, zajmę się Detlaf. Zawsze na siebie uważam, tylko nie odpowiadam za to, jak to wychodzi. Wspaniale, Detlafie. Cieszę się, że przywołałeś te wspomnienia. O, jesteście z powrotem. Chwilę wam zaszło.
Wybór wina wbrew pozorom nie jest taki łatwy. Zwłaszcza jeżeli pić mają je tak piękne i znamienite damy. Regis jak zawsze szarmant. Tym bardziej mi przykro, że nie dokończę z wami tej drugiej butelki. Obowiązki wzywają. Wasza miłość to była przyjemność. Dziękuję ci za pomoc. Jesteś nieoceniona. Geralcie, odprowadzisz mnie? Muszę. Dobra. Może ona też będzie miała nam coś ciekawego do powiedzenia. Nagle jak cicho muszę się zrobiło przyznać, to... że masz naprawdę niezwykłych przyjaciół. Ten Detlaf to bardzo intrygujący człowiek. Nie znam go za dobrze. Opowiadał ci o sobie? Niewiele, ale potrafię wyczuć, jacy ludzie są naprawdę. Inaczej nie przetrwałabym nad... Jaki on jest? Wrażliwy, smutny. Nosi w sobie jakąś tragedię. Ale to dobry człowiek, tylko zagubiony. Dlatego wydaje się taki oschły. Niewątpliwie coś w tym jest. Nie spodziewałbym się, że dzisiejszy wieczór skończy się w taki sposób. To prawda. Ale nie wyciągnęłam cię stamtąd na romantyczny spacer. Chciałam upewnić się, że wiesz, co masz... Wiem. Udam się do Dun... Zdecydowałam, że będą cię wspierać moi gwardziści. Nie. Spotkasz nie się chcę. Z nimi. To nad rzeką są Retour. Nieopodal karczmy Kulisz. Damien i jego ludzie będą tam na ciebie czekać o północy. I karczmy to ja akurat sobie mogę zwiedzać. I tutaj jakieś malowidło, a chyba nieistotne. Od razu nas przeniosło i dobrze, bo już się bałam, że znowu będę musiała ciąć nagranie. A ja wolę winiaka. No, ktoś jest przynajmniej szczery. Vivla to są! I wygląda na to, że i tak będę musiała wam te ten odcinek ciachnąć, więc wrócę tam bliżej miejsca docelowego. Dobra, widzę, że tutaj no rzecz taka dość ciekawa się nam wyświetliła, to znaczy już jak to zaczniemy, nie będziemy mogli porobić misji pobocznych. A jednak, no jest problem z tego co widzę poziomem. I tak szybko patrzę, czy jest tutaj coś ciekawego. W zasadzie to właśnie... nie widzę tak naprawdę tutaj żadnych na tyle interesujących zadań pobocznych. Jestem za wcześnie. Że chciałabym się nad tym pochylić dłużej. Miało być do północy, prawda? Więc czekamy i... I są. Podoba mi się ten budynek strasznie. Widzę, że dotarłeś przed nami. Wejdź mi do młyna. Tam wszystko omów. Widzę, że masz już przygotowany plan. Wprowadzisz mnie? Cele naszej misji są dwa. Odnalezienie siostry jej miłości oraz uwolnienie ukochanej wampira. Duntyn to zespół kilku starych budynków, otoczonych wysokim murem. Centralną część zajmuje kasztel. Swego czasu został odnowiony przez starego rycerza o imieniu Roderick. Chcemy uderzyć tutaj, od strony głównej bramy, i wziąć szturmem tereny przed kasztel. Wiadomo, ilu ludzi będzie bronić. Roderick trzyma wokół siebie niewielką... Ale i tak będzie ciężko, no domyślam się. Dodatkowo, niedawno osiadła u niego banda jakichś przyjezdnych najemników. Damy radę. To pewnie ludzie Cintryjczyka. Spotkałem w mieście kilku z nich. Próbowali mnie zabić. Nie byli trudni do pokonania. Łatwiej nam będzie, jeżeli uderzymy z dwóch stron. Kiedy obrońcy będą zajęci wami, ja zakradnę się na tyły Dunty. O nie, będziemy działać w ciszy? Przeskoczę mur, jak tylko rozpoczniecie atak.
Chociaż dla mnie może to nawet lepiej. Ale wydaje... No to chyba się okaże w trakcie, jak to tam nam wyjdzie wszystko, ale się trochę boję, bo mam no prawie 41 poziom postaci, a sugerowany to 47. No i czy mylą się, że będzie wczytywanie i możliwość zapisu? Pewnie jeszcze jakimś filmikiem nam walną w łeb. Żeby wszystko było jasne. No, nam ptaszki tak nie pomagają. Zaczęło się. Szybciej! Bierzmy konie dla Roderika i wiejmy stąd. Byle tylko ci przy kasztelu utrzymali. Nie tak szybko. Czeka was zmiana planu. Zabić go! Chwila, moment. Wow, zdecydowanie nie ten przycisk, który sobie życzyłam. Tak. Wow. Geralt? Źle nam to jakoś poszło. Ała. No pewnie, że nie. Ten będzie mnie tak irytował, co? No właśnie. I tego... Wow! Tu? Geralt! Auć. Dobra. No nie! Ej, ale to było z głupoty. Dobra. To taki akcent głupkowaty trochę na koniec odcinka. Mam nadzieję, że mimo wszystko wam i tak się podobał. A na razie to tyle. Trzymajcie się. Cześć.